Odbiornik reakcyjny wynaleziony przez Edwina Armstronga w 1914 roku już gościł w filmach z cyklu Prosto z Labu. Była to jedna z najważniejszych konstrukcji w historii radiotechniki, która razem z odbiornikiem detektorowym umożliwiła radiofonizację Europy. Odbiornik reakcyjny zaprojektowany przez inżyniera Manczarskiego miał dodatkową cechę. Dzięki bardzo dobrze dopracowanym elementom, które można było wykonać samemu, był o wiele tańszy od każdego innego odbiornika lampowego dostępnego na rynku. Mimo lamp o słabych parametrach odbiornik był bardzo czuły. Przy dobrej antenie z powodzeniem odbierał stacje z całej Europy na falach długich i średnich. I dokładnie tego było trzeba w połowie lat 20. Manczarski oparł swoją konstrukcję o popularny schemat autodyny, ale dzięki użyciu strojenia wariometrycznego oraz wykorzystaniu pojemności rozproszonych i pojemności anteny można było pozbyć się drogiego kondensatora strojeniowego o zmiennej pojemności. Konstrukcja ta była okupiona trudniejszą obsługą. Nie było żadnej skali, ani nawet prostego wzorca. Wszystko odbywało się na słuch poprzez przesuwanie jednej cewki nad drugą. Odbiornik Manczarskiego tworzyliśmy na warsztatach Retro, które odbyły się podczas zjazdu technicznego Radia Amatorów Krótkofalowców w Burzeninie. Uczestnicy użyli fabrycznej lampy, ale na koniec uruchomiliśmy ten sam układ na samodzielnie wykonanym audionie. Do zasilania wykorzystaliśmy przetwornice prądu stałego, wytwarzają one napięcie żarzenia oraz anodowe 35 V. W układzie pracuje fabryczna lampa PCF82. W obwodzie siatkowym znajduje się rezystor oraz kondensator, oba elementy wykonane samodzielnie. Drugi kondensator służy do dołączenia anteny. Cewki są nawijane na papierze bakelizowanym, zmiana położenia umożliwia strojenie. Oryginalny układ Manczarskiego został przez nas uzupełniony o dodatkowy kondensator między obwodem rezonansowym a anteną. Montaż konstrukcji odbywa się na drewnianym szasi, do którego mocowane będą poszczególne elementy oraz kołki kontaktowe. Cewki zostały wycięte na podstawie szablonu z papieru bakelizowanego. Następnie nawiercone zostały otwory technologiczne oraz wycięte szczeliny, które posłużą później do nawinięcia uzwojeń. Uzwojenia zostały nawinięte cienkim drutem, cewki przymocowane do szasy. Rezystor stały powstaje na płytce ceramicznej, na której końcach nałożona została pasta ze związków srebra, która następnie została wygrzana w płomieniu palnika. Właściwy opór stawia utworzona węglowa ścieżka wykonana z grafitu. Wystarczy teraz dolutować przewody i zmierzyć finalną rezystancję. Można ją jeszcze poprawić, dorysowując trochę grafitu. Produkcja kondensatora zaczyna się od dolutowania przewodu do cienkiej blaszki, którą nakłada się na folię izolacyjną i drugą taką samą blaszkę z drugiej strony, a całość zwija się taką zwijkę, a następnie pakuje do szklanej rurki, którą to szklaną rurkę trzeba zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi poprzez zalanie smołą. Tak też odbywało się to w konstrukcjach fabrycznych. Po wykonaniu wszystkich podzespołów odbywał się montaż całego odbiornika, wykonane zostały wszystkie połączenia. I później przyszedł czas na jego uruchomienie. Po ustawieniu właściwych napięć na przetwornicach włączamy zasilanie i radio ożywa. Ale pięknie! I teraz możesz zobaczyć przed tymi cewkami. Głosi się robi. Aleksandra Śliwki i mamy 9:9. Stefan Manczarski był jednym z najważniejszych polskich inżynierów radiotechników. To właśnie on zbudował telegraficzną stację transatlantycką w Babicach, bliźniaczą do szwedzkiej w Grimeton. Miał na koncie wiele wynalazków, w tym specjalną antenę przeznaczoną do radiostacji polskiego podziemia w okresie II wojny światowej. Był także pionierem telewizji. Jego odbiornik był prosty, tani, dało się go wykonać samemu. Dzięki pracy pasjonatów, radioamatorów, krótkofalowców możemy przywrócić do życia jego dzieło, dotąd niemal całkiem zapomniane. Jest to część naszego dziedzictwa technicznego.